Ból głowy to uporczywa dolegliwość, która może mieć związek zarówno z błahymi przyczynami, jak i z poważnymi chorobami ogólnoustrojowymi. Z tego powodu dolegliwości bólowe nigdy nie powinny być bagatelizowane. Muszą one podlegać obserwacji oraz diagnostyce, której celem jest znalezienie przyczyn problemu. W tym filmie opowiemy Ci o rodzajach i przyczynach bólów głowy, skupiając się przede wszystkim na migrenie. Oglądaj do końca! Witaj na kanale Medycyna 360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Jak wspomniano wcześniej, przyczyny dolegliwości bólowych mogą być bardzo zróżnicowane. Ból z tyłu głowy może mieć związek z nieprawidłowym ciśnieniem krwi, podczas gdy bóle migrenowe występują zazwyczaj jednostronnie. Obserwacja dolegliwości jest zatem ważnym elementem diagnostyki, która ułatwia znalezienie przyczyn problemu oraz może wpływać na skuteczność podejmowanego leczenia. Ból głowy nie jest klasyfikowany jako pojedyncza jednostka chorobowa, ponieważ zwykle jest on symptomem innych dolegliwości, w tym związanych z zaburzeniami prawidłowej pracy układu krążenia. Co ciekawe, sam mózg nie posiada wolnych zakończeń nerwowych odpowiedzialnych za odbieranie bodźców bólowych. Są one jednak nagromadzone w silnie unaczynionych oponach. Mowa tu o oponie miękkiej, pajęczej i twardej. W tym przypadku wzrost ciśnienia krwi wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych w oponach. Powoduje to drażnienie zakończeń nerwowych oraz odczuwanie bólu. Ból głowy może być odczuwany w różnych jej rejonach, np. z tyłu, po bokach czy w okolicy skroni. Poza tym ból może mieć różne nasilenie i charakter. W tym przypadku można wyróżnić ból pulsujący, tępy oraz sprawiający wrażenie rozsadzania głowy. Ból głowy zazwyczaj stanowi objaw wtórny, który jest związany z występowaniem innej jednostki chorobowej. Wśród przyczyn dolegliwości bólowych wymienić można urazy czy przeciążenia różnych okolic ciała. Takie czynniki wpływają na przykład na ból zlokalizowany u podstawy czaszki. W tym przypadku ból z tyłu głowy jest zwykle skutkiem przeciążeń szyjnego odcinka kręgosłupa. Poza tym może mieć on związek z występowaniem nadciśnienia tętniczego i wówczas zwykle nasila się rano. W sporadycznych przypadkach taki ból może mieć związek z migreną lub obecnością zmian o charakterze nowotworowym zlokalizowanych w części potylicznej głowy. Bóle migrenowe zwykle dotyczą bocznych części głowy. Pojawiają się one jednostronnie i są bardzo uciążliwe. Migrena jest bowiem dolegliwością, która w znacznym stopniu zaburza normalne funkcjonowanie pacjenta. Podczas napadu migreny chory unika hałasu, nadmiaru światła oraz preferuje odpoczynek w zacisznym i zaciemnionym miejscu. Poszczególne rodzaje bólu głowy są w wielu wypadkach trudne do rozróżnienia. Ból w bocznych stronach głowy może mieć bowiem związek nie tylko z napadem migreny, ale również mieć charakter klastrowy, być skutkiem przeciążeń czy napięć w okolicy barku. Ból stwierdzany w okolicy skroni może również zwiastować napady migreny, a także mieć związek z nadmiernym napięciem, infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, chorobami naczyń krwionośnych czy obecnością guzów mózgu. Migrena może również przebiegać wraz z bólem zlokalizowanym w przednim rejonie głowy. Tego rodzaju dolegliwości mogą się również pojawiać na skutek zapalenia zatok obocznych nosa. Bóle migrenowe mają charakter jednostronny i pulsujący. Zwykle trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin. Jak wspomniano wcześniej, powodują znaczne pogorszenie kondycji pacjenta, który może odczuwać nie tylko światłowstręt, ale również może unikać nadmiaru zapachów i dźwięków. Tego typu dolegliwościom mogą towarzyszyć nudności i wymioty. Niekorzystne objawy nasilają się w trakcie wysiłku i ustępują podczas leżenia i snu. Jednostronne napady silnego bólu w okolicy oczodołowo-skroniowej o podobnej porze dnia określane są jako bóle gromadne. Są one silne i trwają średnio kilkadziesiąt minut. Może im towarzyszyć uzawienie oczu, rumień na twarzy, niepokój lub zespół Hornera. Ból głowy może mieć również charakter napięciowy. W tym przypadku nasila się on wraz z upływem dnia i może mieć charakter ciągły lub przerywany. Ból tego rodzaju lokalizuje się obustronnie w okolicy czołowej lub potylicznej i promieniuje na cały obszar głowy.
Wymienione dolegliwości są najczęściej zgłaszane przez pacjentów. Ich diagnostyka jest trudna, ponieważ w wielu przypadkach dość ciężko jest wskazać ich pojedynczą przyczynę. Tego rodzaju ból może być bowiem następstwem nadmiernego przemęczenia czy braku dostatecznej ilości regeneracyjnego snu. Mogą się one również pojawiać na skutek głodu, nadmiaru negatywnych emocji lub mieć związek z wymuszoną pozycją powodującą nadmierne napięcie mięśni. Stres może wpływać na występowanie bólów głowy. W wyniku ekspozycji na sytuacje stresowe dochodzi do wydzielania katecholamin i kortyzolu, które wpływają między innymi na przyspieszenie akcji serca oraz wzrost ciśnienia tętniczego. Naturalną reakcją obronną organizmu jest w tym przypadku rozszerzanie naczyń krwionośnych. Tego typu działanie zmniejsza ryzyko wystąpienia wylewów, ale powoduje drażnienie zakończeń nerwowych położonych w oponach mózgu. Mechanizmy, które warunkują występowanie migreny, nie są do końca poznane. Przyjmuje się jednak, że na ujawnienie się choroby mają wpływ czynniki genetyczne i środowiskowe. Co ważne, istnieją również wyzwalacze bólów migrenowych, wśród których wymienić można ekspozycję na stres oraz pojawiające się po nim odprężenie. Zmiany hormonalne, nadmierne ograniczanie ilości spożywanych posiłków prowadząc do pojawiania się uczucia silnego głodu, niekorzystne zmiany rytmu snu, intensywne zapachy, w tym perfumy, a także alkohol i niektóre pokarmy. Napady migreny mogą się również pojawiać w związku ze zmianami zachodzącymi w pogodzie. Dolegliwości bólowe głowy mogą wynikać z zaburzeń prawidłowego ciśnienia krwi. W tym przypadku niekorzystne zmiany pojawiają się w efekcie jego skokowego wzrostu lub w momencie osiągania wysokich wartości. Przykre dolegliwości nasilają się zwykle rano i są odczuwane głównie w okolicy potylicy. Jednostronne bóle twarzy pojawiające się kilkukrotnie w ciągu dnia i trwające maksymalnie kilka minut mogą być objawem neuralgii nerwu twarzowego. Poza tym ból głowy może być spowodowany zapaleniem zatok. Wówczas nasila się on przy pochylaniu głowy i obejmuje rejon zatok czołowych i przynosowych. Występowanie bólu w okolicy czołowej i ciemieniowej głowy może mieć związek z nadmiernym napięciem mięśni gałek ocznych oraz brakiem odpowiedniej korekcji wady wzroku. Jednostronne bóle głowy wraz ze zmniejszoną ostrością wzroku, wymiotami oraz obserwowaniem aureoli wokół świateł mogą być symptomem rozwoju jaskry z wąskim kątem przesączania. Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa mogą zaburzać prawidłowy przepływ krwi do mózgu i powodować ból w okolicy potylicy. Ból głowy może towarzyszyć również zapaleniu zębów czy być efektem zatrucia substancjami toksycznymi takimi jak choćby tlenek węgla, nikotyna czy ołów. Jednostronny pulsujący ból, zaburzenia widzenia, nadmierna potliwość, utrata masy ciała, gorączka czy tkliwość tętnicy skroniowej to objawy, które mogą wskazywać na olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. Migrena może przebiegać z przemijającymi zaburzeniami neurologicznymi. Objawiają się one tak zwaną aurą. Trwają kilkadziesiąt minut i obejmują występowanie mroczków, błysków, zniekształceń obrazu oraz ubytków pola widzenia. Poza tym niekorzystne zmiany mogą obejmować nie tylko narząd wzroku, ale również powodować zaburzenia ruchowe, werbalne czy związane z prawidłowym czuciem. Aura może przebiegać wraz z bólem głowy lub poprzedzać jego pojawianie się. Typowy atak migreny obejmuje zatem fazę tzw. zwiastunów, pojawianie się aury, bóle głowy oraz fazę ponapadową. Bóle głowy mogą mieć charakter migrenowy, jak również być sygnałem rozwoju zmian zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta. Sztywność karku, gorączka i nudności mogą mieć związek z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Gorączka, napady padaczkowe oraz zmiany stanu psychicznego pacjenta mogą wskazywać na zapalenie mózgu. Wymioty, osłabienie kończyn i podwójne widzenie mogą sygnalizować obecność tętniaka mózgu. Wstrząsowi mózgu towarzyszą senność, zawroty głowy oraz wymioty. W przypadku krwawienia śródczaszkowego objawy pojawiają się nagle i obejmują wymioty oraz zaburzenia prawidłowego stanu psychicznego pacjenta. Gwałtowne zmiany towarzyszą również krwotokowi podpajęczynówkowemu. Senność czy niedowład połowiczy mogą wskazywać na rozwój krwiaka podtwardówkowego. Wśród objawów alarmujących wymienia się osłabienie pacjenta, zgłaszane przez niego podwójne widzenie, narastanie gorączki, bóle mięśni proksymalnych czy nagłą utratę masy ciała.
leczenie migreny polega głównie na prowadzeniu obserwacji pacjentów oraz próbie wskazywania czynników, które wywołują ataki. Farmakologia jest stosowana w przypadku, w którym nieprzyjemne dolegliwości utrzymują się dłużej niż 3 dni lub występują więcej niż 2 razy w miesiącu. Poza tym leczenie może obejmować działania doraźne oraz profilaktyczne. Leki przyjmowane w czasie silnych ataków zwykle należą do niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub tryptanów. Leczenie profilaktyczne obejmuje m.in. podawanie pacjentom toksyny botulinowej. Bóle głowy o różnym pochodzeniu mogą być również łagodzone za pomocą powszechnie dostępnych leków zawierających paracetamol, ibuprofen czy kwas acetylosalicylowy. Muszą być one jednak przyjmowane z rozwagą, ponieważ ich nadmiar może prowadzić do polekowego bólu głowy. W trakcie występowania dolegliwości lub w celu ich unikania warto sięgać również po środki łagodzące napięcie nerwów i mięśni. Mowa tutaj o akupresurze, masażach głowy i karku, kąpielach z dodatkiem olejków eterycznych czy ćwiczeniach relaksacyjnych. Doraźnym sposobem łagodzącym ból głowy jest również spożywanie kofeiny, która wpływa na szybkie obkurczenie naczyń krwionośnych. Dziś to już wszystko. Jeśli informacje zawarte w filmie były dla Ciebie pomocne, zostaw proszę łapkę w górę. Będzie to nas motywować do dalszej pracy nad kanałem. Daj znać w komentarzu, czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi!